Szarik z Czterech Pancernych w epoce Polski Ludowej miał godnego rywala. Wielu młodych widzów bowiem zdecydowanie wyżej ceniło milicyjnego psa o imieniu Cywil. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o dzielnym psie Cywilu i serialu z jego udziałem. W czasach PRL powstawało wiele produkcji telewizyjnych o przygodach dzielnych milicjantów. Jednak tylko jedna z nich skierowana była do najmłodszej widowni. Reżyser Krzysztof Szmagier, widząc popularność swojego dokumentalnego filmu o milicyjnym psie Selimie, bez wahania przyjął propozycję na realizacji serialu filmowego opowiadających o przygodach czwornożnego policjanta i jego przewodnika. Osobiście był wielbicielem zwierząt, miał w domu owczarkę o imieniu Bey. I to właśnie on został głównym bohaterem serialu. Niestety, władzom telewizji źle kojarzyło się imię psa. W krajach muzułmańskich oznaczało to wysokiego urzędnika, natomiast w slangu młodzieżowym skończonego durnia i lenia. Wobec tego Beya przekrzczono na Cywila i tak już zostało. Szmagier uczciwie przygotował się do realizacji serialu. Wiele godzin spędził w zakładzie tresury psów służbowych w Sułkowicach, gdzie godzinami słuchał opowieści szefa tej placówki, pułkownika Tadeusza Antoniszczaka. Odwiedzał też terenowe jednostki milicyjne, zbierając informacje o przygodach tamtejszych psów. Wiele z tych relacji zostało później wprowadzone do scenariusza. Podstawą sukcesu okazało się jednak mistrzowskie przygotowanie głównego bohatera. Nad zachowaniem Cywila czuwało dwóch znakomitych fachowców. Wspomniany już pułkownik Antoniszczak oraz milicyjny treser psów, pułkownik Franciszek Szydełko. To właśnie on był odpowiedzialny za przygotowanie Szarika, a teraz chciał powtórzyć wcześniejszy sukces. I w pełni mu się to udało. Nie było to jednak łatwe zadanie. Praca na planie była ciężką próbą. Na szczęście Bey uwielbiał cukierki, dlatego wystarczyło zaszeleścić papierkiem, a zwracał wzrok w stronę kamery. Więcej problemów było z jego dublerami, gdyż główny bohater filmu miał trzech pomocników, ale to jednak pies reżysera był główną gwiazdą. Bey uwielbiał zresztą pracę w filmie i gdy podczas przerw między zdjęciami nie można go było uspokoić, wystarczyło pokazać mu kamerę, a natychmiast zaczynał się zachowywać jak na aktora przystało. Scenariusz nakładał na Beya wiele obowiązków. Ścigał zbiegłych więźniów, brał udział w rozbrajaniu niewypałów, poszukiwał zaginionych dzieci, a nawet skakał ze swoim opiekunem na spadochronie. Zawsze też wykazywał się niezwykłą inteligencją. Kiedy podczas szkolenia w Sułkowicach padał deszcz, to jako jedyny milicyjny pies usiadł pod daszkiem. Nie chciał też atakować tresera ubranego w strój ochronny, uznając, że to nie ma sensu. Nie miał jednak oporów przed pogryzieniem jednego z milicjantów, który drażnił go, uważając go za zbyt spokojnego. Serial nigdy by nie powstał, gdyby nie współpraca producentów z milicją i wojskiem, które nieodpłatnie użyczały sprzęt, a nawet śmigłowiec. To było w czasach PRL jednak normalne. Film miał mieć propagandowe przesłanie, zatem wspomagano jego twórców. O sukcesie zadecydowała jednak znakomita obsada aktorska. W rolę opiekuna Beya, sierżanta Walczaka, wcielił się krakowski plastyk i artysta piwnicy pod Baranami Krzysztof Litwin. Cieszył się w tym czasie już znaczną popularnością wśród młodzieży po roli w niewiarygodnych przygodach Marka Piegusa, jednak największą sympatię przyniosła mu rola przewodnika Beya. Serial oglądali także dorośli, więc Litwin nigdy nie miał problemów z załatwieniem spraw w urzędach. Pytano go tylko, dlaczego nie przyszedł ze swoim słynnym psem. Do dzisiaj wesołość wzbudzają perypetie przełożonego Walczaka, porucznika Zupka. Wojciech Pokora stworzył kreację irytującego służbisty, który nie lubił Beya i starał się za wszelką cenę obrzydzić życie zarówno psu, jak i jego opiekunowi. Na ekranie pojawił się również Piotr Franceski, dla którego była to jedna z pierwszych ról, oraz Stanisław Tym w roli bezwzględnego mordercy, który uciekł z więzienia. Dla całej trójki udział w serialu był ważnym szczeblem w ich zawodowej karierze, ale największą karierę zrobiła scenografka Ewa Braun, która po latach dostała Oscara za kostiumy do Listy Schindlera. Paliła przy pracy. Powiedz, żeby tego nie robiła. Serial o psie Cywilu był również znaczącym epizodem w życiu zawodowym Franciszka Szydełki. Dostrzeżono jego talent do pracy ze zwierzętami i brał udział w największych polskich produkcjach z W pustyni w puszczy, Quo Vadis i Ogniem i mieczem na czele. Panie Michale! Koń mi ustaje! Z konia i w las! Nie ograniczał się zresztą tylko do psów. Opracowywał sceny z udziałem węży, kaczek, tchórzofretek czy owadów. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy,
Borsuki, kuny, jenoty. Na swój los nie mógł narzekać także Szmagier, który niebawem wyreżyserował kolejną kultową produkcję o przygodach milicjantów 07 Zgłoś się. Tylko dla Beja udział w serialu zakończył się tragicznie. Pies przekarmiony cukierkami na planie zapadł na schorzenie wątroby i trzeba było go uśpić. Gdy dzisiaj oglądamy na ekranie jego następcę Alexa, te nieuchronnie nasuwają się porównania pomiędzy obiema produkcjami. Przygody psa cywila zakończyły się po 7 odcinkach, natomiast niedawno mieliśmy emisję 100. odcinka komisarza Alexa. Oczywiście serial ten góruje nad pierwowzorem pod względem realizacji. Obie produkcje dzieli ponad 40 lat. Jednak w filmie Szmagiera było coś nieuchwytnego, wykraczającego poza zwykły serial telewizyjny, coś co do dzisiaj chwyta za serce. Była to bezinteresowna przyjaźń człowieka i psa, którą po mistrzowsku oddali Bej i Litwin. Więcej o serialach epoki PRL znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!